Stasia Kupa przynosi szczęście. Siemandero 3210 start. Ale jestem ciekaw, czy jest tu ktoś taki, kto kiedyś kurna dostał z takiego kakena od ptaszka, a później wysłał totka i mu się trafiło. Jak tak, proszę cię, napisz mi. Jestem też ciekaw, czy są tacy, że człowieku, jak widzą gołębie, to mają takie myśli, ej, byleby coś człowieku na mnie padło. Ej, skąd się w ogóle takie rzeczy biorą? To jest po prostu przejazda, że w ogóle tak myślimy, ale tak było. Ja pamiętam, jak byłem mały, tak się mówiło, nie? No, że ptasia kupa przynosi szczęście. To wszystko tak, jak te koty przebiegają pH, tak ptasia kupa szczęście. No to co, idziemy teraz obserwować gołębie i może nam się trafi. Człowieku, jak ci się trafiło, to aż będzie miło, jak się przyznasz, natomiast chyba poczujesz się nie swojo. Tak jak wdepnięcie w kupę jest kurna nieprzyjemne, tak samo i to, jak na ciebie spadnie, jest nieprzyjemne. I totka nie puszczaj, olej tematy, po prostu ciesz się życiem i jakoś to będzie. W ten sposób dzisiaj locujemy wyrazy. Jau, ty mi mikrorob? Dobra, mikrorob. Ej, yo, łapię to flow. Mikrorob to jest nie tak ta, więc oczywiście mowa będzie tutaj o konkretach. Mówiłem, że sobie wcinam żarcie keto, a do tego żarcia jest mi potrzebny bekon. No i typie, nie mówię tego za dość proste, że warzywa, no i wtedy pełna radość. Wiesz, o co chodzi, lecę jak Van Basten ponad miastem, no i ze swoim masztem. Mam treść, ty skumaj, nie schowam się pod ziemię, to jest moje podstawowe pożywienie. Wiesz, o co chodzi, lecę z tym rapem na etacie. Moje podstawowe pożywienie to jest bracie. Arkadiusz nie macie, ale też Maćkowi może życzyć dobrego dnia i żeby dobre rzeczy ty zrobił. To taki liryczny aerobik i wiesz, o co chodzi. Mam nadzieję, że się będziesz głowił nad tym, co zrobić dzisiaj dobrego. Piąteczka, koleżanko i kolego. Pamiętaj, możesz wrzucić temat tutaj w komentarzu do tej serii. Subskrybować, kciuka dać. Piąteczka.